zawsze, zawsze, proszę Państwa, warto pojechać do Ameryki, Białystok. Świat jest otwarty przed Wami, proszę Państwa. Od tych żebraczek do wszelkich katolickich, no od wszelkich tych takich, co podejrzewają, co narzekają, co że im wciąż jest dobrze. No. No jest, jest, jest. Pełno tego jest. No to jest, no to jest. No oczywiście, że jest. Także proszę Państwa, ugroza tryty Mira Wojwajny, Państwo zobaczą. Takie niebo brzydkie, Państwo zobaczą. Takie niebo brzydkie. No. Królestwo Boże. A przecież im więcej dzieci, to też jest to ciężar. W Afryce to im większa bieda. I tam, gdzie jest większa bieda, może i na Kubie. Kraj więziennictwa tutaj też. Polska jest krajem więziennictwa. Im większa bieda, tym więcej dzieci. No. Także, proszę Państwa, no tutaj Polska się nie wyróżnia, ale jak wczoraj w Tok FM skrytykowano Polskę, że Polska to jest w ogóle najgorsza. No tu, jeśli chodzi o Europę. Jesteśmy w Europie, stara Europa, stary papież, stara wiara. Ale Państwo, zobacz, jakie to niebo jest podejrzane, prawda? W samym centrum Warszawy to pokazujemy przecież. Jadę z brukselskiej, ale... No, z Mareczkiem Zajączkowskim, on zarobił 100 zł, no, nagrywaniu kamery, ale też na odległość, bo fotograf powiedział, że on nie ma pieniędzy przy sobie, no to, że mu da, że mu da, że mu da. Tutaj póki co mamy marszałkowską pastę, proszę Państwa, ten taki wieżowiec, który był największy z tego czasu. Potem był tam hotel Warszawa, którego nie widać tutaj, ale widać Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Radio FM Eurokoncita Extra. I proszę być koniecznie z nami, proszę Państwa. Dlaczego? Dlatego, że my mamy najmądrzejsze informacje, bo z Biblii, bo ze Słowa Bożego. Dzieci nie ma co rodzić, a wyrodzić, no bo dzisiaj te dyskusje przy Dniu Ojca zdobyły, wiecie Państwo, niekończące się. No i Mareczek Zajączkowski powiedział, że za długie te dyskusje. No i nie było fajnie tam. Krótko było. Nie było za długo. Ale wiecie Państwo, no, ci, którzy tak gadają, to chcą się wsławić. No to jak mówić, no to dobrze, no to się wsław. Ale mów do rzeczy. Mów do rzeczy. Także proszę Państwa, jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. W katolickiej Polsce, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Także w Polsce jedziemy z brukselskiej. Proszę Państwa, bezdomni to chyba mają tu najlepiej. Czy może będą mieli najlepiej, bo jednak coś za ciepło to nie jest. Za bardzo ciepło to nie jest. Proszę Państwa, także pozdrawiamy serdecznie. No i że te buziaczki przesyłamy. A dzisiaj co jest? A dzisiaj jest wtorek, a jutro jest środa. Także widzicie Państwo, nawet dzisiaj studenci też dokarmiają Warszawę, przywożą co nieco tam. Pod metro, przywożą co nieco pod metro. Właśnie teraz. Także jak ktoś jest głodny, ale wiecie Państwo, oni się tam biją, oni się tam kłócą, oni się tam tłuką. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie i buziaczki przesyłamy. Nie bij się, nie kłóć się, nie tłucz się. No, widzicie Państwo, ludzie chodzą, szukają skarbów. No tu w Warszawie to może i może, można coś się znaleźć. Także Warszawa, Warszawa, katolicka
Polska, Adam Dworowiec, Centrum Marszałkowska. Witamy Chińczyków, Japończyków i Koreę. I pod Marszałkowską też tu handlują, a nawet i policja, czy może jakaś straż. Ale oni wychodzą, bo muszą kopcić. Jest, proszę Państwa, plaga kopciuków w Warszawie. Plaga kopcicieli, papierosów, petów, czego się da. Tu na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Serdecznie Państwa zapraszamy. No i że te, buziaczki Państwu przesyłamy. Bądź zdarowa, jak karowa, krasiwa, jak świniaczka. 23 czerwca 2015 roku. Nawet ładny to jest obraz, bo jest tak. Czarnej, ciemnej szarości, czerwieni, sporo, konkretu, zapraszamy.